Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Aj, zdradziłem się, a mam takiego fantastycznego skina. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Roxu, trzymający nad głową blok diamentu. Aczkolwiek to tylko zmyłka, bo proszę bardzo, takiego mam dzisiaj skina. Skina autorstwa Domen 711, więc gorąco pozdrawiam i dziękuję. W opisie macie linka do strony, na którą możecie wsadzać moje skiny. Ja będę wasze skiny testował na różnych odcinkach. No dobrze, słuchajcie, zepsułem fotel drugiego pilota, rozbijemy się tym statkiem kosmicznym, słuchajcie, ponieważ lecimy do nowych wymiarów, które zostały dodane przez datapacka o nazwie The Break'em Pack, coś w tym stylu. W opisie będziecie mieli wszystkie, słuchajcie, informacje, dane i tak dalej, jak zainstalować tego datapacka, a dzisiaj polatamy sobie po 8 różnych wymiarach i pokażę wam tak naprawdę, co tutaj się wydarzyło. Ale najpierw pokażę wam statek, który wygląda naprawdę przepicko. Zobaczcie, czy widzieliście kiedyś taki kozacki statek kosmiczny? Ha, widzicie, czym ja latam tutaj? No, słuchajcie, pozdrowienia dla Rajdego, który zbudował dla nas ten statek. Wygląda naprawdę przekozacko. To jest chyba jakiś wyjątek, mam wrażenie, bo nie wiem, czy prezentowałem wam datapacka, który dodaje do gry jakieś wymiary nowe tak naprawdę. Musiałbym sobie przypomnieć, aczkolwiek jest to datapack, który dodaje 11 wymiarów do naszej gry i to naprawdę takich niezwykłych, zupełnie innych niż chyba widzieliście wcześniej. Zaraz wam pokażę jeden z nich, słuchajcie. Tylko muszę... O, The Omni Drone. Słuchajcie, tu sobie wejdźmy. Zobaczcie, co tutaj się wydarzyło. Proszę bardzo, jak ten wymiar wygląda. The Omni Drone. Jest to zielony, kryształowy wymiar. Otrzymujesz podczas skradania lewitację i sprint... A sprintowanie... Co? A sprintowania prędkość. Aha, dobra, okej. Okay. Czyli sprintując, zobacz, mamy prędkość i możemy sobie lewitując, tak naprawdę trzymając shift, więc nigdy nie spadniemy na dół. No dobrze, słuchajcie, zapraszam was na odcinek, w którym zaprezentuję wam 8 różnych wymiarów, dziwacznych wymiarów w Minecrafcie, które zostały dodane tak naprawdę tylko przez datapacka, więc zapraszam do oglądania. No dobrze, moi drodzy, wróciliśmy do lobby, później wrócimy sobie do wymiaru The Omni Drone. Czy jak on tam się zwał? The Omni Drone. Dobra, w porządku, słuchajcie. Mamy tak, Dormis, mamy Glacium, mamy The Omni Drone, Panacea, słuchajcie, Pax, Sandstorm, The Brine, Sanctum, The Brine oraz mamy jeszcze The Feywild. Cokolwiek to znaczy, słuchajcie. Więc bierzemy pierwszy wymiar, Dormis. Fajne jest to, że słuchajcie, każdy wymiar jest naprawdę inny. Na przykład Dormis to wymiar więzienny, skonstruowany tak, aby pomścić najbardziej ohydnych złoczyńców z 13 światów. Ludzie w tym wymiarze dostają automatycznie efekt spowolnienia oraz 2 sekundy nietykalności co 12 sekund. To wszystko znajduje się w piekle. Ja bym powiedział, że to jest bardziej jakieś piekło niż więzienie, ale któż to wie, może i piekło też być więzieniem. I tutaj, słuchajcie, mamy wielkiego bossa. Te wymiary charakteryzują się też tym, że mamy tutaj naprawdę dużo różnych struktur. Na każdy wymiar mamy od 2 do 4 nowych struktur oraz różne bossy, które, no cóż, wyglądają jak ubrane wielkie giganty, zombiaki i tak dalej, bo niestety, ale pamiętajcie, że to jest datapack, więc można w sumie dodać jakiegoś moba dzięki datapakowi, aczkolwiek w tym datapaku jest to zrobione dość prosto. Nie będę wam pokazywał walki z każdym z nich, bo to byłoby bardzo czasochłonne, a naprawdę dużo wymiarów mam wam do zaprezentowania. To jest jeden z bossów, który, uwaga, jak go zaatakujemy, tutaj wypuszcza taką czarną aurę, jak widzicie. On nas po prostu goni i ta aura też również nas zaczyna ranić. Oraz proszę bardzo, latają tutaj jakieś minionki, które będą nas podpalać, więc lepiej tego pana tutaj nie wściekać. Nazywa się Solatium Tral, czy coś takiego. No i to jest jedna tak naprawdę ze struktur, która spawnuje się właśnie w tym wymiarze. Polecimy sobie do kolejnej, proszę bardzo, to jest więzienie, które jest bardzo ciekawie zrobione. Jest to więzienie, słuchajcie, zbudowane z command bloków, jeśli dobrze pamiętam. Czekajcie, wbijemy sobie do środka, to ma tutaj kilka pięter, o, proszę bardzo. A nie, to jest jeden wielki labirynt, z którego możemy się wydostać, tylko że, słuchajcie, ściany oczywiście tutaj są, zobaczcie, z bedrocka, więc musimy naprawdę nieźle tutaj, słuchajcie, pokombinować, żeby stąd wyjść. O!
chyba znalazłem wyjście nawet. Chyba, że to jest jakieś okienko. Może tutaj są jakieś okienka, a to byłoby jakieś takie załatwe troszeczkę. Zobaczmy, ile to ma pięter. Słuchajcie, tutaj jest jeszcze inny, zobaczcie, labirynt. Ale z drugiej strony tutaj już wszystko jest zbudowane z bedrocka dookoła. Więc to wygląda ciekawie. Jakieś skrzyneczki, luty i tak dalej, więc jest tego naprawdę dużo. Zobaczmy, co jest jeszcze niżej. Tutaj mamy, proszę bardzo, niewidzialny labirynt, więc tutaj jest naprawdę przerąbane. Jeśli zrespimy się w tym miejscu, jeśli wejdziemy do takiego labiryntu, to będziemy mieli mocno przekichane. Dobrze, i tutaj, słuchajcie, jest labirynt, widzę. Kolejny, więc jest to jedna wielka struktura, w której mamy bardzo dużo różnych labiryntów. O właśnie, to jest ten, do którego natrafiłem na początku. Chodzi tutaj o to, że zobaczcie, mam tutaj comment bloki i możemy się teleportować pomiędzy comment blokami. Tutaj jest bariera, więc możemy wyjść tylko za pomocą teleportowania się właśnie takich comment bloków. No musicie przyznać, że jest tego tutaj całkiem sporo naprawdę. Proszę bardzo, tu jest jeszcze jeden labirynt, tu jest kolejny labirynt. I tutaj już jest koniec, więc struktura naprawdę spora. Jak wygląda całość? No taki dość mocno zmodyfikowany Nether, można powiedzieć. Wszędzie mamy magmę, lawę i jakieś tutaj, proszę bardzo, słupy z obsydianu. No zdecydowanie wymiar nie zachęca, żeby się tutaj pojawić i na nim grać, aczkolwiek wygląda naprawdę interesująco. No dobra, słuchajcie, lecimy do kolejnych wymiarów, pokażę wam, co tutaj jeszcze ciekawego jest. Kolejny wymiar to Glacium, słuchajcie, tak się nazywa. Jest to mroźny, lodowy teren. To kraina pogrążona w wiecznym mrozie. Ziemia pokryta zmarzliną oraz lodowe dungeony pełne potworów. Odradzam wchodzenia do wody. Po wejściu do niej natychmiastowo dostaniesz efekt Withera. Fajne jest to, że te wymiary są też charakterystyczne pod tym względem, że każdy wymiar ma tam jakiś smaczek. Tutaj wchodząc do wody dostaniemy efekt Withera, tak? W tym więziennym mieliśmy chyba spowolnienie i osłabienie, z tego co pamiętam, a ten wymiar taki wirtualny troszeczkę, nie wiem jak inaczej go tutaj nazwać, dawał nam szybkość oraz tak naprawdę lewitację. Słuchajcie, prezentuje się to jak tank z epoki lodowcowej, muszę przyznać. Wygląda to ciekawie, inaczej, zdecydowanie takich światów w Minecrafcie nie doświadczymy. I tutaj, słuchajcie, mamy tak naprawdę pierwszego, może małego dungeona, no nie wiem, czy to można dungeona nazwać, to jest jakaś struktura. Tutaj mamy ziomeczka, typka, który jest dość silny, z tego co wiem. I słuchajcie, on tutaj, proszę bardzo, jest na takiej lodowej wysepce i w dół tutaj, zobaczcie, spadają nam pociski shulkerów, więc żeby się dostać tutaj tak naprawdę na tę śnieżkę, można powiedzieć, trzeba zejść tutaj na sam dół oraz podlecieć troszeczkę wyżej, żeby tutaj zgładzić tego pana. I takich struktur mamy naprawdę sporo, tam mamy kolejną śnieżkę i tam znajdziemy na pewno zaraz kolejną i tak dalej, i tak dalej. To co jest fajne, zobaczcie tutaj pod wodą, pod lodem, mamy, proszę bardzo, takie struktury, w które możemy sobie wlecieć i tutaj mamy diaksy, więc nie znajdziemy tutaj żadnych drzew, ciężko na pewno będzie tutaj przeżyć, ale diaksów, słuchajcie, będziemy mieli, myślę, pod dostatkiem, bo tych struktur tutaj, które się respią w tej wodzie, jest całkiem sporo. Tutaj mamy jeszcze coś ciekawego. Co to jest? Nie, to jest po prostu pływająca góra lodowa. Czy możemy do środka wejść? Nic tutaj ciekawego nie ma. Aczkolwiek jest tutaj jeszcze jedna struktura, którą chciałem wam pokazać, tylko trzeba ją najpierw znaleźć. Dzień dobry, ty wyglądasz jak nocny król, czy jak on tam miał z gry o tron? Troszeczkę tak, nie? No tak, na realia minecraftowe może tak być. Szukamy jeszcze jednej struktury, która respi się na tym świecie. Poza tym, co widzicie tutaj na ekranie, tak naprawdę nic więcej tutaj nie znajdziemy. Jest to po prostu jeden wielki lodowy świat. O, patrzcie, ja tego nie widziałem, a to mnie bardzo intryguje. O kurczę, a nie, widziałem to jednak. Widziałem to jednak, ale nie było to pod wodą. Widzicie, wystaje delikatnie tutaj kamień i proszę bardzo, mamy jakieś piękne zejście na sam dół. Powiem wam, że te struktury są naprawdę intrygujące. Wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Jeszcze ten niebieski ogień z Netheru tutaj. Tam gdzieś dalej możemy przejść. Zobaczcie, jakie dungeony, kurczę. Epicki temat. Czy tutaj coś jeszcze się znajduje? Wow, tu coś jeszcze jest. Ale to tutaj coś jeszcze jest? Wow! O kurde, o tym nie wiedziałem. Patrzcie, co tu się wyprawia. Jaki boss jakiś ciekawy. No, powiem wam, nieźle, nieźle. I to jest jeden wymiar tylko, nie? W sumie to już drugi, który oglądamy, a dzieje się naprawdę tutaj bardzo dużo, więc słuchajcie, powiem wam szczerze, że można naprawdę tutaj nieźle sobie pograć ze znajomymi, instalując tylko datapaka na serwerze i czulibyście się, jakbyście mieli jakiegoś modpaka naprawdę grubego. No, powiem wam, fajnie. Czy tam coś jeszcze jest? Tutaj coś jeszcze jest?
Co to jest? Popsujmy to. Nie, tutaj już nic więcej nie ma. Aczkolwiek wydaje mi się, że może być ziomek dość trudny i wymagający, więc ja sobie go na razie odpuszczę. Wiem, że tutaj jest jeszcze jedna struktura, którą bardzo chciałbym znaleźć, dlatego wracam, ale to zrobiło na mnie fajne wrażenie. To jeszcze tutaj pod ziemią ogarnięte. Mega temat. No powiem wam, że widoczki w tym datapaku są naprawdę ciekawe. Można powiedzieć, że to jest jakiś jeden biom. Tutaj mamy morze, ocean, cokolwiek, drugi biom. Aczkolwiek to wszystko jest jakoś spójne i wyglądają naprawdę ładnie. O, to jest strukturka, której szukałem, ale teraz tak naprawdę zastanawiam się, czy to nie jest to samo. Tak, to jest jednak to samo. Wydawało mi się, że jest to coś innego, ale jak widzicie, to się zrespiło po prostu na powierzchni, więc tam znowu będziemy mieli bossa. Myślę, czy tutaj jest dzień, czy tutaj jest ciągła noc? Tak, tutaj jest cały czas noc w tym świecie, więc niestety, będzie troszeczkę ciemno. Ale to się bardzo brzydko zrespiło, jejku. Tamto zrespiło się idealnie, ale zobaczcie, co tutaj się wydarzyło. No dobrze, tych struktur naprawdę jest dużo, w sensie takim, że można je łatwo znaleźć, więc długo nie będziecie jakoś biegać, żeby je odszukać. Ja jeszcze, słuchajcie, sprawdzę jedną rzecz. Tam chyba mamy kolejną, mi się wydaje. Kolejną strukturę, tak, dokładnie tak, więc jak widzicie tutaj, tutaj, co 100 kratek dosłownie te struktury się gdzieś pojawiają. Chcę jeszcze sprawdzić, czy mogę stąd wylecieć, bo mam... O, co to jest? Tak, mogę stąd wylecieć, proszę bardzo. O, i tutaj już jest próżnia, więc ciekawie zrobiony jest tak naprawdę to dno tego oceanu, morza, cokolwiek to jest. Dobrze, słuchajcie, lecimy do kolejnego wymiaru. Dobra, jesteśmy. Słuchajcie, teraz The Omnidrome, czyli ten wymiar, w którym byliśmy. Jest to zielony, kryształowy wymiar. Otrzymujesz podczas skradania lewitację, a sprintowania i prędkość. A sprintowanie daje prędkość. Okej, słuchajcie, w porządku. Tam mamy jakąś wielką strukturę, do której właśnie teraz się wybierzemy. Moim zdaniem to nie wygląda jak kryształy, tylko rzeczywiście, zobaczcie, tutaj mamy wszędzie te partikle z tego galaktycznego języka, więc moim zdaniem to jest jakiś, nie wiem, obcy świat, jakiś wirtualny świat. Bardziej to przypomina rzeczywiście jakieś takie klimaty, ale sprawdźmy, jak to wygląda, bo teraz, powiem wam, zaczyna się ciekawie, z tego względu, dla mnie przynajmniej, że ja nie widziałem już tych rzeczy, które tutaj są. Ja widziałem te dwa wymiary tak głównie, a te będą dla mnie naprawdę bardzo interesujące, więc będziemy sobie zwiedzać je razem. Patrzcie, to są niewidzialne Endermany, które mają założony ten efekt tego obrysu. Ej, to jest interesujące i trzymają w rękach portale. Da hell, co tutaj się w ogóle dzieje? Ale powiem wam, że wygląda to naprawdę ciekawie. Tutaj mamy kolejny portal, czy ja mogę uruchomić ten portal? Słuchajcie, sprawdźmy to, czy ja mogę go włączyć. Nie mogę go włączyć, w tym wymiarze nie możemy włączyć tych portali. Okej, i tutaj mamy coś jeszcze? Chyba nic. Tutaj mamy jeszcze portale do kresu. Jejku, jakie dziwne rzeczy, powiem wam szczerze. To oświetlenie działa tutaj bardzo interesująco, bo wszystko jest zielone, nawet mój skin też jest zielony, dokładnie tak. Więc jest tutaj jakiś taki ambient nałożony, że wszystko po prostu dookoła jest zielone. Widzę, że to jest dość spora struktura, więc nie jestem pewien, czy na tym wymiarze pojawią się jeszcze jakieś inne. Pokażę wam teraz, jak to wygląda ogólnie z daleka. Zobaczcie, to są takie jakby płytki zbudowane, które tutaj zmieniają też trochę kształt, załamują się. Bardzo ciekawie to wygląda naprawdę, muszę przyznać. Mamy też kilka pięter tego wymiaru. No powiem wam szczerze, przypomina mi to mocno Subnautikę i tą bazę obcych. Mam takie wrażenie, właśnie też były tam kolory takie zielone. Tutaj mamy kolejną strukturę, którą musimy obejrzeć. Co my tutaj mamy? Co to jest takiego? Czekajcie, tutaj mamy jakieś schodki, tu możemy sobie pochodzić, to wygląda jak procesor, to jest biblioteka. Okej, możemy spaść w dół i mamy po raz kolejny bibliotekę. Zastanawiam się, czy to jest jakiś motyw z Interstellar, czy coś w tym stylu, ale no mamy biblioteki, których pilnują wkurzone golemy tutaj, proszę bardzo, więc... I tutaj co jest ciekawego? Nie, tu możemy sobie latać po prostu kucając, czyli skradając się. No, wow. Dobrze, co my tutaj jeszcze mamy? Patrzcie na te widoczki, co tam się dzieje. No wymiar naprawdę nietypowy. Tu jest jakiś grunt? Czy na tej mapie znajduje się jakiś grunt? Nie, to są cały czas te segmentowe takie, zobaczcie. Okej, bloki. Tu nic nie znajdziemy w środku, z tego co pamiętam. Tu jest szkło i proszę bardzo, wygląda to w taki sposób, że nic tam nie ma tak naprawdę. Żadnych skrzynek, żadnych dungeonów, nic. Po prostu wygląda to magicznie, samo w sobie. Ja spróbuję znaleźć jeszcze jakieś struktury i się do was odezwę.
Patrzcie, to są jakby takie drzewa, widzicie? A tak wyrastają. Ten wymiar naprawdę bardzo ciekawie eksplorowałoby się. O, chyba coś znalazłem. Elytro, moi drodzy. Elytra. Weźmy sobie erytle i elytrę i fireworki. Zobaczmy, co tu się będzie wydarzy. O, no powiem wam, ten wymiar jest stworzony do tego wręcz. Mamy, słuchajcie, tutaj jakąś strukturę, aczkolwiek wydaje mi się, że to jest to samo miasto, które oglądaliśmy. No, dokładnie. Ta struktura jest duża, troszkę już tutaj latam i nic innego nie udało mi się znaleźć, więc wydaje mi się, że możemy, słuchajcie... Wow, tu jakieś... Co tu się wydarzyło? Czy to są moje fajerwerki? Chyba nie. Więc wydaje mi się, że możemy, słuchajcie, polecieć do kolejnego wymiaru, bo jeszcze dużo tutaj czeka na odkrycie. Dobra, lecimy, śmigamy dalej. Kolejny wymiar nazywa się Panacea, słuchajcie, więc wbijamy tutaj do środka i zobaczmy, co tutaj mamy. Kraina zielonkowatych stworzeń, dość wybuchowych, zwanych creeperami. Wchodząc tu, otrzymujesz dwa dodatkowe serca, ale za to również efekt głodu. Okej, dobra, w porządku, weźmy sobie Game Mode Survival, zobaczmy, czy to teraz zadziałało. Tak, mamy dwa dodatkowe serca i efekt głodu rzeczywiście. Podoba mi się ten motyw, że rzeczywiście coś się tutaj dzieje innego, jak wchodzimy na ten wymiar. Każdy biom ma jakieś tutaj swoje cechy, można powiedzieć. Wbijamy do wody, bo tam widzę, proszę bardzo, są tutaj te świniaki z nadaru. Wow, okej, nie sądzę, że to jest tak głęboko. Myślę, że tu jest troszkę płycej. Dobra, słuchajcie, polatamy sobie jednak. Zobaczymy, jak to się prezentuje. No to już przypomina nam ten standardowy świat rzeczywiście troszeczkę mocniej. Ale mamy tutaj nietypowe drzewa. Nie widzę creeperów jak na razie. Choć jest to powiedziane, że jest to dom tych creeperów, że występuje tutaj ich dużo. Mamy rzeczywiście zielone odcienie, zieloną wodę, taką bagnistą troszeczkę. Ale nie widzę tutaj, żadnych creeperów, przepraszam bardzo, ale tutaj da się żyć, zobaczcie. Mamy normalne drewno, mamy normalne świnki. Kurczę, no tutaj jest naprawdę spoko. Tutaj, słuchajcie, mamy lilię wodną, która respi nam, uwaga, pszczoły. Więc ten wymiar jest taki w miarę okej do grania nawet. Proszę bardzo, pszczółki, dzień dobry. W ogóle zauważyłem, że tych pszczół respi się na potęgę tutaj, jak jestem w okolicy. I naprawdę może się tego narespić tutaj setki. Cały czas, jak jestem przy tej lilii, respią się tutaj pszczoły. Nie wiem, czy to jest za sprawą datapaka zrobione, czy akurat pszczoły działają w taki sposób, jak mają swój spawner. Ale no, będą się tu pojawiać tak naprawdę w nieskończoność, z tego co zauważyłem. Zobaczcie, odlecę troszeczkę, to jest spokój, nie? Ale jak znajduję się tutaj, no to proszę bardzo, znowu się spawnują. I to wszystkie takie wkurzone już się spawnują, więc powiem wam, że jak tutaj na survivalu byście wylądowali, no to moglibyście zajumać troszeczkę tych slime bloków, ale musicie szybko stąd uciekać, więc nieźle. Okej, dobra. Jest tutaj jeszcze jedna bardzo fajna struktura, ale widoczki są ciekawe, która bardzo przypadła mi do gustu. Co to jest? What? Taka dziura, patrzcie, nie? Czy to jest jakiś problem z generowaniem światła? Czy coś w tym stylu? Tak to wygląda. No tutaj wszędzie, zobaczcie, też są przy klifach takie rzeczy. Okej, no nic, ciekawe. Szukam jeszcze jednej strukturki, która też przypomina kwiat. On się przeważnie respi na wodzie, ale jest bardzo ciekawy, bardzo pomysłowa naprawdę struktura, która jest tak jakby kwiatem pułapką. Zaraz wam pokażę, tylko muszę go znaleźć. Przy okazji obejrzymy troszeczkę świata. Tutaj jest kolejna lilia, która gdzieś tutaj w ścianę nam wpłynęła. Gdzie ona może być? O... No cóż, zaraz znajdziemy, mam nadzieję. Ale tu wysoko jest. No, widoczki ciekawe, co? Musicie przyznać. Dobra, słuchajcie, lecimy tutaj. Szukam cały czas tej struktury, jak na złość się gdzieś schowała. Ale mamy tutaj nawet krowy. Krowy, jakieś takie kamyczki porozrzucane, więc jest to wymiar rzeczywiście, w którym można normalnie funkcjonować. I pytanie, czy jest tylko noc? Weźmy sobie dzień, znaczy. Times 14 tysięcy. Patrzcie, coś te timesety tutaj nie działają, cały czas jest wyłączony tak jakby czas. Tutaj mamy coś na zasadzie biomu, chociaż nie, bo widzę, że zmieniły się kolor liści, aczkolwiek takie drzewka już gdzieś wcześniej widziałem. Można to nazwać jakby takie jedno wielkie bagno tak naprawdę, ten cały świat. Jest tutaj opis, że są tutaj creepery. Aczkolwiek ja tutaj żadnych creeperów jak na razie nie spotkałem, a noc nie chce tutaj zapaść, więc jest problem. I jest, znalazłem, słuchajcie. O co chodzi? Zobaczcie, to przypomina troszeczkę jak taki kwiat pułapkę, może nie muchołapkę, ale może taki, jak to się nazywa, taka roślina z takim kielichem, że można się ześlizgnąć do środka. I słuchajcie, proszę bardzo, tutaj wpadając, o, pyk.
Proszę bardzo, spadamy. Ojoj, bo tu się trawa wygenerowała, ale słabo. Myk polegał na tym, że tam jest magma i jest wypełnione to wodą. I słuchajcie, cały czas nas tam popycha do środka, żebyśmy się udusili. Tylko kurczę, o, to będzie działać. Czekajcie, to był fail, to wyrosło jakieś zbugowane. Ale to będzie działać, bo to jest pod wodą. Mam nadzieję. Czekajcie, wpadamy tutaj, proszę bardzo. Ciach. I zobaczcie, co tutaj się dzieje. Mam magmę, która ciągnie nas na dół i mam bardzo mało czasu, naprawdę, żeby się stąd wydostać. I to jest ekstra. To jest bardzo pomysłowa struktura. Mega mi się ten pomysł podoba. Coś tutaj wybucha, coś nas ciągnie do wewnątrz. Bardzo fajne wykorzystanie materiałów, tak naprawdę, wszystkich, które tutaj są. Tu jest jakiś przycisk. Ten przycisk nic mi nie daje, więc okej, w porządku, dobra. Szukamy jeszcze jednej struktury, bo wiem, że jeszcze jedna rzecz tutaj jest ciekawa. Chociaż nie tak ciekawa, jak w sumie widzieliśmy poprzednio. Tu będę z wami szczery, że ta strukturka, której teraz szukam, nie jest jakaś niezwykła, ale jest takim wielkim pniakiem drzewa po prostu. I tam też są skrzyneczki i takie mini dungeony, więc mam nadzieję, że to znajdę. A teraz na złość, słuchajcie, znajduję cztery te kwiatki, zobaczcie, a nie mogę znaleźć tego dungeona, którego szukam, więc kurczę, gdzie on może być? Jest, znalazłem, zobaczcie, to jest jeden taki wielki pień drzewa, proszę bardzo, i tak naprawdę mamy tutaj skrzyneczki oraz spawnery, to są chyba creepery naelektryzowane, tak, tylko nie wiem, dlaczego one się nie respią, więc tutaj mamy spawnery creeperów i nie znalazłem tutaj też żadnego skarbu niestety, więc weźmy sobie game mode pick spectator i zobaczmy, czy jest coś w środku. No jest to puste, więc to jest tylko taki wyłącznie spawner naelektryzowanych creeperów i nic tutaj poza tym nie ma. Zastanawiacie się pewnie, jak podziemia wyglądają. Nie każdy wymiar ma swoje jaskinie, aczkolwiek kilka z nich te jaskinie rzeczywiście posiada. Tutaj te jaskinie są takie, widzicie, troszeczkę zbugowane. Ciężko byłoby je tutaj eksplorować, więc można powiedzieć, że ten wymiar tych jaskiń praktycznie w ogóle nie ma. Tu jest, zobaczcie, kwiatek, który zrespił się pod ziemią, więc raczej do niego łatwo nie dotrzemy, aczkolwiek szkoda, że tych jaskiń tutaj po prostu w tym wymiarze nie ma. Dobra, słuchajcie, lecimy do kolejnych, bo mamy jeszcze cztery. No dobra, lecimy po kolei, myślę. Ostatnio byliśmy w Panacea, tak? W Panacea, więc teraz weźmiemy sobie Paxa. Ja tutaj nie byłem. Pax. Co tutaj się dzieje? Można śmiało nadać temu wymiarowi nazwę niebo. Miejsce dla ludzi, którzy uwielbiają spokój i harmonię. Każdy gracz dostaje tam dwa razy więcej serc, aby stłumić agresję. Wszyscy dostają osłabienie razy 10. Do tego nie ma szans, żebyś został tam głodny lub co najgorsza otruty. Okej, okay, a to ciekawe, czyli to jest taki miły, przyjemny, sielankowy świat. Oj, nawet o parkoura nie musiałbym się martwić, mam jakieś auto jeszcze tutaj, nie auto jump, tylko jump boosta, proszę bardzo, więc moglibyśmy wejść nawet na jakieś drzewko. A co to jest, przepraszam bardzo? Czekajcie, co to spawnuje? Złote jabłka spawnuje, o lol, okej, okay, dobra, to mi się podoba. Słuchajcie, może być spawner spawnujący złote jabłka? Spawnery mogą spawnować itemy? Jak to możliwe? Kurczę, nie wiedziałem, że takie rzeczy istnieją w Minecraftach. No dobra, słuchajcie, zobaczmy, jak wygląda ten teren, bo żeby tutaj się dostać, no to też trzeba byłoby nieźle się nakopać albo naskakać. Czy coś tutaj się znajduje? Podejrzewam, że będą tu jakieś struktury, takie świątynne, takie wiecie, jakieś kolumny, jakieś Zeusy, Posejdony, takie rzeczy. Ale zobaczymy, co tu jest. Okej, okay, drzewko o bardzo fajnym kolorze liści. To mi się podoba. Takie białe, ładne, eleganckie. Tutaj różowe, takie kwiaty wiśni troszeczkę, można powiedzieć. Chmurki. No rzeczywiście wygląda to jak Eder. Eder mod. Przypomina to rzeczywiście Eder. Ale czy coś tutaj się jeszcze znajduje? Wiem, że na każdy wymiar mamy... No przynajmniej dwie, trzy struktury, więc coś tutaj zdecydowanie jeszcze powinno być. To jest na pewno jedna z nich, struktura. Ta góra raczej sama w sobie strukturą nie jest, ale zobaczcie, zastanawiam się, czy cokolwiek tutaj jeszcze jest, bo to jest otoczone w sumie, ta górka. Co jest grane? Czemu ja mogę wpisać? Game mode, spectator. Ta górka jest otoczona tymi wyspami. Ze złotymi jabłkami. W środku jest pusto, mamy jakieś jeziorka z białą wodą, cokolwiek to jest, ale to jest raczej zwykła woda, ta woda nic tutaj nie robi. Zobaczmy, wylećmy gdzieś poza. What, tu nic nie ma. Dobra, jest kolejne drzewko, okej. Czy coś tu jeszcze będzie? Jakaś góra, cokolwiek? Pusto, kurczę.
No dobra, słuchajcie, latam tak 5 minut i nic tutaj więcej już nie widzę, więc prawdopodobnie nie ma tutaj więcej struktur, aczkolwiek zauważyłem, że są rzeczywiście różne rodzaje drzewek, więc można to nazwać biomami. I tutaj mamy, słuchajcie, chociażby na tym biomie standardowym krówki, świnki, owieczki, proszę bardzo, pszczółki, więc tak naprawdę można tutaj zamieszkać i prowadzić sobie sielankowy tryb życia, że tak powiem, ale nie ma tutaj żadnych innych struktur. Nie znalazłem żadnych wiosek, żadnych świątyni, kopalń i tak dalej, więc jest tutaj naprawdę bardzo pusto. Cóż, lecimy do kolejnego wymiaru. Kolejny wymiar, moi drodzy, to Sanctum. Sanctum. Czym będzie Sanctum? Dzień dobry. Jest to wymiar stworzony przeciw grifowaniu, TNT, lawa, kule ognia, kryształy endu są tutaj wyłączone. Masz szansę zdobyć tutaj dość szybko i dużo netherytu. Okej, gdzie jest netheryt? Tam jest netheryt? Co to za zapiecyki są, przepraszam bardzo. Ten świat już wygląda, jakby był zgliczowany. Okej, to są takie jakby mechy, takie roboty. Ej, powiem wam, że to wygląda dobrze. Taka armia, zobaczcie, zbudowana tutaj tych robotów. Ale dobra, ogarnijmy, co tutaj się dzieje, bo to jest bardzo, bardzo... To jest ręka? Czekajcie, czy to jest ręka? O, wow, to wygląda świetnie, muszę przyznać. Patrzcie, ta ręka przez te palce wypada tutaj piach. No, powiem wam, bardzo dziwny wymiar, bardzo, bardzo dziwny, ale lubię takie rzeczy, takie inne po prostu w Minecrafcie. Kości i tutaj mamy chyba jakąś... Co to jest? Czy to jest jakaś rafineria? O, dzień dobry, proszę bardzo. To wygląda interesująco. Wiecie, którzy to są, nie? Ci, którzy są respieni przez tych Vexów, czy jak, nie, Vex to są te małe duszki. Chodzi o tych pillagerów, czarnoksiężników. Tak, ja jestem Vindicatore. Czekajcie, jak on miał? Pillager? Nie pamiętam teraz, wybaczcie, wy mi przypomnijcie w komentarzach, wy wszystko wiecie. Ale okej, to na pewno nie jest miejsce, w którym chciałbym się znaleźć, bo w moment zostanę pożarty. Tak czy inaczej, ciekawa koncepcja, powiem wam szczerze. Myślę, że to jest jakaś rafineria, coś w tym stylu, bo tak to troszeczkę wygląda. Ale na tym pustkowie wygląda to dobrze, aż mi się przypomina epoka lodowcowa w sumie. Sprawdźmy, co jeszcze się tutaj znajduje. No powiem wam, ciekawy wymiar. Rzucę okiem jeszcze pod ziemię, czy znajdują się tutaj jeszcze jakieś struktury. Albo może jaskinie. No niestety, jest tutaj bardzo pusto. Więc to jest jedna ze struktur, która się tutaj respi. Patrzcie, jaki kadr. Kurczę, epicki, nie? Druga struktura to jest ta armia tych ziomeczków, tych wiecie, tych golemów. I to jest coś jeszcze, okej? To też jest jakaś maszyna eksploatacyjna, jakaś wydobywnicza, coś takiego mam wrażenie. Taka zębatka, która wgryza się w ziemię. Aczkolwiek, no bardzo klimatyczny jest ten wymiar, podoba mi się. Nie wiem, czy coś jeszcze tutaj znajdziemy. To jest to, co widzieliśmy. Bardzo, bardzo łatwo tu znaleźć struktury z tego względu, że to wszystko jest na powierzchni, więc wydaje mi się, że jak jeszcze polatamy dosłownie 30 sekund, to albo uda nam się coś znaleźć, albo nie. Fajne jest też to, że woda jest tutaj, ma inny kolor na tych wymiarach wszystkich. No cóż, nieźle to wygląda. Nieźle i to tylko za sprawą datapaka, słuchajcie. O, i ta ręka jeszcze tutaj jest, więc mam tak naprawdę 4 różne struktury w tym wymiarze i wydaje mi się, że nic więcej już tutaj nie znajdziemy, ale jest klimatycznie. Jest klimatycznie i podoba mi się to, ale nie wiem, czy potrafiłbym tutaj zagrać. No i oczywiście powrót do naszej armii zastygłej, że tak powiem, zamienionej w kamień. Co tutaj się wydarzyło? Jaka jest historia tego wymiaru? Cóż, intrygujące, intrygujące. Dobra, słuchajcie, lecimy do kolejnego wymiaru. Dobra, The Brine się nazywa kolejny wymiar. Niesamowicie głębokie wody skrywające tajemnice archipelagi grzybowych wysp. No, powiem wam, to wygląda zupełnie inaczej. I dużo fajniej mam wrażenie. Drzewa zbudowane, słuchajcie, z melonów i ze slime bloków. No, takich drzew jeszcze żem nie widział, ale wyglądają... Wyglądają całkiem okej, okay. Naprawdę wyglądają całkiem okej, okay, muszę przyznać. Dobrze kontrastują z tym gruntem tego, jak on miał, spaczonej ziemi, tak, netherowej, coś takiego. I mamy bardzo głębokie podobno, wow, no rzeczywiście. Czekajcie, weźmy sobie, może Night Vision sprawdźmy, czy Night Vision tutaj w jakiś sposób nam pomoże. O, tak mało, ale dobra. Czekajcie, co bym chciał zobaczyć. Stąd widać to chyba lepiej. O, właśnie teraz, zobaczcie. O kurde, no, rzeczywiście dość głęboko, muszę przyznać. Zaraz zobaczymy, jakie tam są strukturki, ale chciałbym jeszcze polatać na powierzchni. Tam coś jest chyba, chociaż może nie.
Nie wiem, ale wygląda to, no ciekawie, co? Musicie przyznać. Nic tutaj więcej nie ma, są jeszcze takie piaskowe jakby wyspy, czyli chyba są tylko trzy rodzaje. Te tutaj z tego spaczonego, piaskowe i zwykłe takie, zobaczcie, grzybowe. Nie jestem pewien, czy są tutaj jeszcze jakieś inne. Chyba nie, bo te wymiary aż nie są tak ogromne z tego co wiem. No dobra, słuchajcie, wpadamy pod wodę, zobaczymy jak to wygląda, co tam się znajduje, bo tutaj na powierzchni nie widzę żadnych struktur i wydaje mi się, że ich nie znajdę. Minecrafcie, wczytuj się, proszę cię. Co ty mi się tu psujesz? No dobra, wbijamy pod spód, pod wodę, pod taflę wody i zobaczmy, jak wygląda ten podwodny świat. Lubię eksplorować, słuchajcie, takie modyfikacje, jakieś nowe tereny, po prostu to jest fajne. Coś nowego, coś ciekawego, coś innego. Oho, dobra, to jest jakaś strukturka, musi być jakaś strukturka. Tutaj mamy ten podwodny relikt, czy jak on tam ma, źródło oceanu, jak to się nazywało, serce oceanu. No powiem wam ciekawe, chociaż zastanawiam się, co to może być tak naprawdę. Okej, dobra, interesująco to wygląda, muszę przyznać. Żeby tutaj zanurkować, to na bank musimy mieć oddychanie pod wodą, bo nie ma innej opcji. O, to jest fajne. To jest meduza. Wow, bloki miodu ma tutaj w głowie. Okej, okay. No to wygląda fajnie. To jest ciekawy koncept, rzeczywiście meduzy. Nie widziałem chyba nigdy meduzy zbudowanej w Minecrafcie, to w końcu mam okazję. Ale zobaczmy, co tutaj jeszcze jest, bo chyba jeszcze powinna być taka jedna duża struktura. Gdzieś widziałem na screenach ten wymiar i coś mi się wydaje, że on się tutaj znajduje. Co tutaj jest? Ale dziwne te kolorki tutaj działają, zobaczcie. No, okej, okay, w porządku. A, bo mi się kończy, wiecie co? Night Vision. No dobra, i słuchajcie, tego szukałem. Zobaczcie, to wygląda jak jeden wielki jakiś wodorost, czy jakaś rafa koralowa bardziej. Weźmy sobie Game Mode Creative i wejdźmy tam do środka, bo z tego co widzę, gdzieś tutaj były drzwiczki, na którym tylko to było poziomie. Gdzieś tu widziałem drzwi. O, są drzwi. Może nie są to do końca drzwi, ale klapy. Wpłyjmy do środka. Mamy tu Shulker Boxa, w którym znajdziemy skarby oczywiście, no i rzeczywiście, nie kłamali. Są tutaj skarby i jaja żółwi, okej, okay, możemy wpłynąć niżej. Co tutaj jeszcze jest? Czy tutaj, o tutaj są drzwi, no widziałem je kurczę przecież. Dobra, wpłyjmy na samą górę, zobaczmy co tam jeszcze się znajduje, ale to już przelecimy sobie. Dzień dobry. Gąbeczki, czy to są mokre gąbeczki? No pewnie, że to są mokre gąbeczki. Tu też są mokre gąbeczki. Kolejne szalkery, zobaczcie, chociaż nie wiem, czy to nie są te same. Chyba to są te same. Płyniemy wyżej. Czy tu jest jakiś skarb? Przepraszam bardzo. Czy jest tu coś wartościowego? No niezbyt chyba. Tutaj jest wieża, tak jakby. I to chyba byłoby na tyle. I powiem wam, ja szukałem właśnie tej struktury, więc nie wiem, czy coś jeszcze się tutaj znajduje. Polatam troszkę po tym wymiarze i zobaczę, może coś jeszcze tutaj jest, aczkolwiek wydaje mi się, że to już jest tak naprawdę końcóweczka tego wymiaru. No dobra, słuchajcie, nic więcej nie znalazłem, wróciłem tylko do tej strukturki, którą widzieliśmy na samym początku, więc został nam ostatni wymiar. Przekonamy się, co to za chwilę będzie, więc zapraszam do oglądania. Ostatni wymiar, słuchajcie, The Feywild. Sprawdźmy, jak to wygląda. The Feywild, miejsce, w którym dość szybko zdobędziesz dużo expa, które jest przyznawane w regularnych odstępach czasu za samą obecność. Tutaj zawsze jest zmierzch i wrogie moby, które pojawiają się bez przerwy. Gracze otrzymują tutaj przyspieszenie skoku, a także spowolnienie podczas skradania się. W dodatku mają tu też o jedno serce mniej, moi drodzy. Co to za wymiar? Okej. Okay. Cały czas jest zmierzch, więc za dużo nie zobaczymy. Ja bym tutaj, powiem wam, wziął jednak Night Vision, żeby widzieć cokolwiek, bo jest ciemno w ciulu. Okej, okay, dobra, i patrzmy, jak to się prezentuje. Co to jest? To jest drzewo jakieś, rozumiem, tak? Okej. Okay. Cały czas mamy wrogie moby, a ja mam nadzieję, nie jestem na... No właśnie, nie jestem na Peaceful, więc... Gdzie te wrogie mobki, przepraszam bardzo, są, bo ani tam creeperów nie było, a tutaj ani wrogich mobków nie ma, ale powiem wam, no ten wymiar przypadł mi do gustu, wygląda całkiem ciekawie, muszę przyznać. Te strome klify tutaj, nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, jakbym widział podobny wymiar gdzieś w odcinku Rick and Morty, ale nie jestem pewien. Jeśli też macie takie skojarzenia, to napiszcie może, o co chodziło w Ricku i Morty z takiej lokacji, ale mam jakieś dziwne wrażenie, że gdzieś to już widziałem. Dobra, o, zajączki, proszę bardzo. No więc mamy zajączki zamiast wrogich mobów tak naprawdę, ale tu jest jakaś struktura, którą chciałbym obejrzeć, zobaczyć i zbadać. Co to jest, przepraszam bardzo, cóż to jest takiego? Dzień dobry.
Wow. Okej. No i co? Gdzie te szalkery? A są, dobra, zrespiły się w porządeczku. Okej, to jest jakaś fontanna, coś w tym rodzaju. Tutaj mamy barier bloki prawdopodobnie. Chyba nie, nie ma tu barier bloków. Co tu się dzieje w ogóle? Okej, ciekawe, interesujące, ale nie widzę tutaj żadnego skarbu, więc chyba nic tutaj ciekawego nie znajdziemy. Mamy tylko shulker boxy. No powiem wam, ciekawy wymiar, ale jakoś nie powala. Co tutaj jest? O! O! O kurde, wioski nigdzie wcześniej nie widziałem. No, to wygląda dobrze. Słuchajcie, w otoczeniu tego lasu to wygląda bardzo dobrze. Czy ja mam tu shadery jakieś? Okej. O! O! No! Powiem wam, nieźle. To bardzo ładnie się prezentuje. Teraz mi się jeszcze chmury załączyły. Zobaczcie, kurczę, jakie piękne kadry. Bardzo ładne jest w sumie to drzewo do budowania. To netherowe takie i w ogóle te bloczki, zobaczcie, są bardzo ładne. Te drzwi chociażby, też z tego drewna. No wygląda to kozacko. Tu jakiś balkonik nawet mały. Dzień dobry, czy jest tu kowal jakiś? Siemanko. O! Ty nie powinieneś mnie atakować na survivalu? Czekajcie, game mode survival. Tak, oni są wrodzy. Co jest grane? No bo to wszyscy są oni. O nie! To wszyscy są ci magiczni chyba. Dobra, dobra, uciekamy, spadamy. Game mode create i wylecimy. Dobra, w porządku. Wioska wygląda bardzo ładnie i ten wymiar naprawdę też się wyróżnia na tle innych. Te wysokie drzewa i te latające wyspy budują bardzo fajną atmosferę, mam wrażenie. Dobrze, zobaczmy, co tutaj się jeszcze znajduje, bo mam wrażenie, że w nocy znajdziemy to łatwiej, jak będzie jakieś źródło światła. Tutaj lawa się świeci. Tutaj mam brzozę? Tak, tutaj są jakieś biomy jednak, słuchajcie, na tych wymiarach. Myślałem, że nie ma, ale rzeczywiście te drzewka tutaj się zmieniają, więc te biomy są... O, ale fajne! O kurczę, zobaczcie, jakieś świecące drzewka. Bardzo mi się podoba, w ogóle te shadery dają mega sobie radę. Nostalgia. Kurczę, będę mówił o tym w każdym odcinku, bo te shadery są piękne po prostu. Dobra, tutaj coś jest. Co to? Żeby się przekonać, trzeba popsuć. Tam jest jakaś latająca wysepka. No dobra, słuchajcie, bo za długi ten odcinek będzie. Będziecie na mnie krzyczeć, że Roxy 50 minut odcinki nagrywasz. Tam jeszcze coś jest ciekawego, ale to jest chyba to, co widzieliśmy z szalkerami. Tak, to jest dokładnie to samo. Mamy tutaj jeszcze świniaki. Więc mamy wioski, mamy te szalkerowe cosie. I coś jeszcze. Bo te drzewka to raczej się do struktur chyba nie zaliczają. Szukam jeszcze jakiejś wielkiej świątyni, cokolwiek takiego, ale nie jestem pewien, czy uda mi się znaleźć. No dobra, słuchajcie, co powiecie? Co powiecie na tego datapaka? Ja osobiście bardzo lubię zwiedzać światy z różnymi wymiarami. Tutaj coś jest, oh yeah. I sprawia mi to mega frajdę, więc mam nadzieję, że was nie zanudziłem tym filmem. A może kto wie, zainstaluje ktoś z was tego datapaka właśnie. Wow, to jest jakaś chatka. Czy to jest chatka wiedźmy? Pusto. Pusto i mamy, słuchajcie, buraczaną zupę. To wszystko? Nic więcej? Taka chatka tutaj pięknie położona na tym, zobaczcie, na tej latającej wyspie, nic więcej tu nie ma. Ajajaj. No, ale tu mamy parkura. No świetnie, słuchajcie, ten datapak. Bardzo mi się podoba, mam nadzieję, że wam też. I będziemy kończyć, bo 50 minut mi tutaj wychodzi z nagrywania. Wy pewnie będziecie mieli jakieś 40, ale to i tak dość sporo jak na jednego datapaka. A pamiętajcie, że są tutaj jeszcze 3 wymiary dodatkowe, bo jest ich 11 łącznie w tym datapaku. Aczkolwiek te wymiary nie były już tak interesujące jak te, które wam pokazałem. Dlatego zdecydowałem się na taką ilość, bo z drugiej strony odcinek trwałby tutaj naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo długo. Dobrze, słuchajcie, w takim razie gdzieś tutaj na klifie sobie zakończymy ten odcinek, jak tylko znajdę jakiś klif, bo jak na razie to gdzieś tutaj sobie lecę i nie mogę znaleźć. O! Dobra, powiedzmy, że tutaj. Więc F5, cóż, dzisiaj miałem takiego skina dla was od autorstwa Domen71, więc jeszcze raz dziękuję za skina. No i co, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnym filmiku. Cześć, siemaneczko, hejka.